Jakie czasy, tacy jeźdźcy apokalipsy. W tym miesiącu nawiedzali mnie kolejno. Pierwszy przyjechał podatki, potem zaraza, remont, aż wreszcie przyszła wojna. To były niesamowite czasy. Czołg to już złoma, on nie dożyje poranka. Przesrany. Nie uda wam się powstrzymać rozwoju techniki! A kiedy wstałem, pomyślałem, że znalazłem się w piekle. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Battlefield 1 w wersji na PC-ty Windowsowe. Gra wyszła też na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. Pierwsza wojna światowa, zwana też Wielką Wojną. Nie istnieje zbyt wiele gier osadzonych w jej realiach, a przynajmniej nie ma ich zbyt wielu, jeśli zestawimy to z wyraźnie popularniejszą, młodszą i bardziej różnorodną II wojną światową. Większość tytułów ocierających się o Wielką Wojnę to symulatory i strategie, ale jeśli skupimy się na grach akcji i wytniemy mocno modyfikujące realia Iron Storm oraz Necrovision, to w zasadzie zostaną nam całkiem świeżo wydane platformowo-przygodówkowe Valiant Hearts i niezależne multiplayerowe Verdun. No i nadszedł wreszcie ten czas. DICE przez wiele lat tworzyło multiplayerowe strzelanki osadzone w przeróżnych realiach i czasach. Ogarnęli naprawdę wiele. Drugą wojnę światową, Wietnam, współczesne konflikty, trzecią wojnę światową z zamarzniętym światem i mechami oraz galaktykę dawno temu i daleko stąd w Battlefroncie. Zadziwiające, że aż tyle czasu zajęło im dotarcie do pierwszej wojny światowej. Co w sumie nie powinno dziwić w obliczu tego, że była to jednak w znacznej części wojna okopowa, a sam jej obraz jest pod wieloma względami bardziej depresyjny i trudniejszy do przerobienia na przygodę niż relatywnie różnorodna II wojna światowa. Albo na rozgrywkę. No ale zawsze można trochę, zignorować historyczną prawdę, aby rzecz działała jako gra i nadal trzymać się materiału źródłowego na tyle mocno, aby dało się wyczuć, że to gra o Wielkiej Wojnie. Tak zrobiło DICE i w sumie wyszło nieźle. W odróżnieniu od Battlefronta, Battlefield 1 ma kampanię dla pojedynczego gracza, ale nie jest to pojedyncza opowieść, a kilka całkiem oddzielnych historii niepowiązanych bohaterów walczących na przeróżnych frontach w różnych momentach wojny. Mamy tu więc opowiastkę dziejącą się na froncie we Francji o nie całkiem czterech pancernych dowodzonych przez pułkownika Kwiatkowskiego. I poznaj dużą BS. Kobietę twoich snów. Jest tu też historia oszusta, który zostaje pilotem myśliwca, krótka opowieść o przyjaźni z włoskim Arditi maszerującym w zbroi płytowej po górach, spędzimy parę chwil z australijskim łowcą uczestniczącym w inwazji Imperium Osmańskiego i powalczymy beduinką u boku Lorenza Zarabi. A całość otwiera kilkunastominutowy prolog pokazujący wojnę i śmierć z oczu kilku piekielnych wojowników z Harlemu. I co zadziwiające, ton tej całej pokawałkowanej kampanii wydaje się dość trafny. Są to tylko malutkie wycinki Wielkiej Wojny, wypełnione słodko-gorzkim przekazem. Bardzo proste, naiwne wręcz fabułki, ale to się tu właśnie sprawdza świetnie. To w zasadzie pierwsza gra wysokobudżetowa pokazująca ten stuletni konflikt z bliska, z oczu zwykłego żołnierza i takie podejście do tematu wydaje się tu być najbardziej trafione. Chociaż brakuje tu prawdziwej wojny okopowej. Zaskakuje różnorodność doświadczeń oferowanych przez kampanię. Prolog to seria starć kończących się zgonem kolejnych bohaterów, ale tu zamiast ekranu ładowania i powtórki gra po prostu przenosi nas do ciała kolejnego żołnierza. Nasza śmierć jest tu nieunikniona. Twórcy niby chcą nam tym pokazać potworność wojny, ale bądźmy poważni, nieunikniona śmierć raz za razem to przecież przygotowanie na multiplayerową część gry. Pojeździmy tu czołgami, które mogą przebijać się przez budynki jak przez masło, ale nie przez schody oraz namioty. Namioty 100 lat temu robiło się ze stali mocniejszej niż gąsienica czołgu, można było po nich nawet jeździć. Ale abstrahując od ewidentnie trafnych historycznie namiotów, sama walka czołgami jest całkiem fajna.
Rozwala mnie ofensywa włoskich Arditi, w której nasz bohater przywdziewa zbroję kolosa z Call of Duty i taki prawie kuloodporny kroczy na wroga z karabinem, zbierając ołów na klatę niczym jakiś staroszkolny Robocop. Z tego co wiem, to eksperymentowano w tamtych czasach z takimi pancerzami, ale używali ich ludzie usuwający zasieki i niespecjalnie chroniło ich to przed śmiercią. W ogóle to mnie fascynuje, a brakuje mi wiedzy. Czy zrobienie pancerza zdolnego zatrzymywać tak kule jest w ogóle możliwe, nawet dzisiaj? Rozumiem, że pewnie dałoby się stworzyć coś, co zatrzymałoby większość amunicji, ale czy samo uderzenie by nie przewracało ubranego w to typa przy każdym trafieniu, a już szczególnie serii trafień? Nie jestem historykiem, więc posługuję się tu wiedzą wyszperaną w sieci, ale z tego co zrozumiałem, DICE w wielu miejscach niby pokazuje uzbrojenie i sprzęt, który w czasach I wojny światowej faktycznie istniał, ale niekoniecznie był w użyciu, nie był tak używany, albo jego występowanie na polu bitwy było skrajnie rzadkie. Ale do tego tematu jeszcze wrócę. Zaskakujące jest to, jak dużo w tej grze skradania i to nawet całkiem nieźle zrobionego. Skradamy się czołgistą po spowitym mgłą lesie, przekradamy się pilotem przez okopy do naszych po zestrzeleniu za liniami wroga, a na sam koniec zostajemy dosłownie damską, beduińską wersją Venom Snake'a z Metal Gear Solid 5, bo wykonujemy nocą kilka misji na naprawdę sporej, pustynnej mapie i tu dostajemy dużo wolności. Tak dużo, że w pewnym momencie skradałem się ukradzionym ninja czołgiem. Jak zabija wrogów ninja czołg? Spadając im z zaskoczenia na głowę. Kampania jest krótka, bo na normalnym poziomie trudności można ją przejść w 5-7 godzin i czego można się spodziewać przy multiplayerowej grze, sprawia trochę wrażenie samouczka przeróżnych elementów rozgrywki, o których wiedza przyda nam się w multiplayerze. Ale mimo to bawiłem się w tym trybie dla pojedynczego gracza bardzo dobrze. No i jakby kampania była głównym daniem, to przyczepiłbym się też do tego, jak słabo jest zaprojektowana od strony krzywej uczenia się i sekwencji rozgrywki, bo mamy tu całkiem chaotyczne skoki poziomu trudności i po relatywnie trudnych, wywołujących seryjne zgony momentach pojawiają się fragmenty żenująco łatwe, ale cóż, samo doświadczenie, różnorodność widoków i zmienność formuły rozgrywki sprawia, że gracz bawi się świetnie przez te kilka godzin. Oprawa graficzna potrafi zachwycić, ale chciałbym też pochwalić naprawdę niezłą muzykę symfoniczną, która po elektronicznych popierdywaniach trójki i czwórki oraz gitarowym riffie hardlina jest odświeżającym powrotem do klasyki. Nawet polska wersja językowa nie jest zła, chociaż kilku aktorów to bym jednak wysłał na ziemię niczyją. Ty debilna! Ty posrana! Przeklęta maszyno! Pociąg przyjeżdża z daleka. I z jakiegoś powodu całkiem chaotycznie w multiplayerze jedne wypowiedzi są po polsku, a inne w języku bohaterów. Ach, ci Beduini, którzy nie mogą się zdecydować, czy powinni mówić arabskim dialektem, czy może czystą polszczyzną. Brytyjczycy wylądowali na naszych brzegach. Ale przejdźmy do dania głównego, czyli multiplayera. Mamy tu oczywiście standardowy dla Battlefieldów zestaw trybów gry, czyli podbój polegający na opanowywaniu punktów na mapie, drużynowy deathmatch i kilka pomysłów, które nie są oryginalne, ale przebrano je w stosowną stylistykę I wojny światowej. Od ochrona i atakowanie telegrafów używanych do wzywania ostrzału artyleryjskiego, albo drużynowe łapanie gołębia, którego trzeba trochę ponosić, aż napisze się wiadomość, z którą ptaszysko odlatuje i za to drużyna dostaje punkt. Największą nowością jest tryb operacji rozgrywany na bardzo dużej mapie podzielonej na sektory. Jedna drużyna atakuje, druga się broni. W każdym sektorze jest kilka punktów do zajęcia i jeśli atakujący zajmą te punkty, to zdobywają sektor i walka przesuwa się kawałek dalej. Zadaniem atakujących jest przepchnąć natarcie przez całą wielosektorową mapę, a obrońcy muszą obronić atakowane punkty i wybić dostatecznie dużo agresorów, aby skończyły im się posiłki, nim dojdą do drugiego końca mapy. Zasadniczo gra się w to bardzo podobnie jak w podbój, ale w tym całym przesuwaniu frontu jest pewna świeżość, a wielkość map i ilość posiłków sprawia, że jedno takie starcie może trwać nawet godzinę. Nie da się do tego usiąść na chwilę, ale w sumie wciąga i zostało nieźle zaprojektowane. Przegrywająca drużyna ma też do dyspozycji wielkie machiny bojowe. W zależności od mapy może to być statek wojenny, sterowiec albo opancerzony pociąg. W kwestii autentyczności przedstawienia I wojny światowej można oczywiście dyskutować, czy jest coś autentycznego w grze, w której mamy samonaprawiające się samoloty, magiczne apteczki, którymi rzucamy w towarzyszy, aby ich uleczyć, i masę innych tak zwanych gamizmów. Ale moim zdaniem typowo growe elementy muszą to być, aby rzecz działała jako gra.
Jeśli coś mnie bardziej uderza, to fakt, że twórcy nie uznali faktycznego pola bitwy z lat 1914-1918 za gotowy materiał na multiplayerową grę. I chociaż większość pokazywanego w Battlefield 1 sprzętu faktycznie istniała, to proporcje występowania są całkowicie zaburzone. O co mi chodzi? Cóż, przede wszystkim twórcy uznali, że standardowym wyposażeniem klasy szturmowca musi być broń automatyczna strzelająca seriami, ewentualnie strzelba, więc na porządku dziennym są tu spluwy, które na tamtejszych polach bitwy były raczej rzadkością. Po okolicy śmigają też masy tych wielkich jak stodoła niemieckich czołgów A7V. Nie będziemy się przecież przejmować tym, że cesarstwo niemieckie wyprodukowało ich jedynie 20 sztuk, prawda? Zresztą takich rzeczy jest tu więcej. Bombardujące sterowce nie latały tak nisko jak w grze, bo o ich sile stanowiło to, iż potrafiły się wznieść wyżej niż jakikolwiek samolot. A poza tym nikt nie montował bagnetów na broni maszynowej, ale twórcy chcieli dać prawie wszystkim możliwość używania nowej mechaniki szarży. No i flagi w czasie I wojny światowej nie były tak agresywne. Ale pomijając flagi, to są wszystko pewne historyczne uproszczenia mające sprawić, aby Battlefield 1 był z grubsza jak każdy Battlefield. Do czego z tym wszystkim zmierzam? Jeśli miałbym cokolwiek zarzucić tej grze, to fakt, że DICE tak naprawdę nie próbuje oddać realiów Wielkiej Wojny. Nawet w przybliżeniu. Jasne, mamy uzbrojenie, pola bitwy, sterowce i pociągi pancerne z tamtych czasów, ale nadal szturmowcy biegają z szybkostrzelną bronią lub strzelbami, zwiadowcy mają karabiny z lunetami i tak dalej. To sprawia, że zamiast doświadczania całkiem innego pola bitwy z innej epoki, otrzymujemy z grubsza tę samą rozgrywkę co zawsze przebraną za Wielką Wojnę. No ale jeśli chcemy pełniejszej autentyczności, to podobno Verdun jest grą, której powinniśmy szukać. Tak słyszałem, bo sam w nią nie grałem. Co oczywiście dla wielu graczy będzie zaletą, bo kupując kolejnego Battlefielda oczekuje się jednak Battlefielda. W zasadzie jest to jedyny zarzut, jaki znalazłem i nie jestem nawet przekonany, że jest to uniwersalna wada. No, są jeszcze wściekłe ragdole, ale to nic nowego w tej serii. I skrzynki rodem z CS-a. I pewno DLC będzie kosztowało drugie tyle, co podstawowa gra. Ale Battlefield 1 jest naprawdę dobrą produkcją, wyraźnie lepszą od takiego hardlina, z krótką, ale klimatyczną kampanią i masą zróżnicowanej zabawy w multiplayerze na dużą skalę. Cóż, udanego umierania raz za razem na polach bitwy sprzed 100 lat. Game on! Podobno 75% ofiar I wojny światowej zginęło od ognia artyleryjskiego. Mało kto wie, że aż 1% został pożarty przez demoniczne ściany, połykające ludzi, poczynając od głowy.